Hej, witam was serdecznie, ja jestem Mitan, a to będzie drugi opening skrzynek w League of Legends. Mamy 22 klucze, no i 23 skrzynkę, więc raczej po prostu zostaniemy na 22 skrzynkach, no chyba, że po prostu coś wypadnie, co pozwoli nam na dodatkową skrzynkę, tak więc zaczynajmy i zobaczymy, co ciekawego tym razem nam się trafi. Kartus, okej, nadłamek bohatera. Raczej nie zamierzam nim grać, więc ewentualnie będzie na rozmienienie na esencję. I tak jak w pierwszym odcinku mówiłem, tutaj na tym koncie nie chcę raczej relorować tych postaci z tego względu, że no jeżeli bym to zrobił, to dostałbym jakąś przypadkową postać, której de facto nie chcę mieć na tym koncie. Na tym koncie raczej chcę mieć po prostu postacie, którymi gram, powiedzmy te 16 postaci, których najbardziej lubię i po prostu na tym sobie poprzestanę. Raczej nie będę tutaj nic więcej kombinował, żeby mieć ich więcej. Także okej, otwierajmy kolejne skrzyneczki, zobaczymy, co ciekawego wpadnie. Okej, wujek Ryze. Myślałem nad Ryzem, więc może by później zakupić tą postać, już byśmy mieli nawet fajną skórkę do niego. Okej. Trzecia skrzynka. Gragas. Kurde, no Gragas ciekawa postać, ale raczej nie zamierzam nią grać, więc będziemy mieć najwyżej na esencję. Jeszcze 19 skrzynek, więc lecimy z tym zagadnieniem, ale też za bardzo. O, MF-ka. MF-ką często sobie gram, więc na pewno będę chciał tą postać mieć. 675. Zdecydowanie będę chciał sobie to później, ale to na koniec zajmiemy się tymi wszystkimi skórkami, jeśli chodzi o to, które będziemy chcieć, które sprzedamy. Okej, nawiedzony Maokai. Całkiem ciekawa skórka. Chociaż kilka razy grałem Maokajem, ale tak do końca mnie też nie przekonuje. Dobry na topa, dobry na jako tank. Sivir. Kurde, no Sivir ostatnim razem też miałem i to zdecydowanie będzie na esencję. Cóż kolejne? O, Karthus z Pentakili. No, miałbym postać i miałbym do tego skórkę, no ale cóż. Tym raczej nie zamierzam grać, więc nie ma tutaj o czym mówić. Udyr. Okej, to już będzie drugi, więc zdecydowanie to można rozmienić na esencję. Trochę szkoda, że powtarzają się te skórki, bo no, co tak naprawdę z tym mogę zrobić? Nad Udyrem się zastanawiam, żeby go w ogóle sobie aktywować i ulepszyć do trwałego bohatera, ale też podobno strasznie spadł z mety, więc nie wiem. Otrzymam go, zobaczę, co z tego wyjdzie dalej. Okej, pomarańczowa esencja, 150 i pewnie jakaś ikonka albo totem. Ikona. Okej, no całkiem ciekawa. Ja używam tej standardowej. Tutaj raczej też nie mam ciekawego, więc mógłbym sobie nawet od razu zamienić na tego miśka w masce. Okej, Maokai. Czyli tak naprawdę miałbym teraz Maokaja i skórkę do niego. Ale kurde, no zastanawia mnie ta postać, czy ją brać, czy nie. Ewentualnie mogę ją sobie zostawić. Może kiedyś mnie natchnie i bym ją sobie wtedy razem ze skórką od razu zrobił. Czemu by nie? Jakoś tam jest grywany. Swain. Swain, kurde, dobra postać, zwłaszcza jego R-ka, dzięki której może też się leczyć. Ciekawe, jakby na Urfie działał. Trzeba by to ewentualnie kiedyś sprawdzić, jak byłaby taka opcja, ale na chwilę obecną raczej sobie po prostu tą skórkę zostawię. Tutaj zdecydowanie Gragasa i Sivir będzie można rozmienić. Zresztą
naszą relokacją. Znowu? Co oni powariowali? No to zdecydowanie będzie do rozmiany. Graves. No niby mam już tutaj jedną skórkę Gravesa i wydaje mi się, że ta jest ciekawsza. Chociaż ta wydaje się droższa. Zakup bohatera. No, ten zdecydowanie wypada ciekawiej. Trudno, no Gravesem też można coś tam pograć, więc może warto byłoby zostawić. No ale zdecydowanie wolałbym sobie zostawić tą skórkę, aniżeli tą, gdzie wygląda raczej jak jakiś kurczę porucznik z Akademii Policyjnej. Okej, okay, esencja. I co? Jakaś ikona? Ikona. Kurde, kiepski ten opening. I tak naprawdę kiepska. A nie podoba mi się. Już lepszy ten misiek zdecydowanie. 8 kluczy. Pozostało 9 skrzynek. No ale na to nic nie poradzę. Projekt Z. O! Całkiem ciekawe. Epicki odłamek skórki, ładny, chociaż Zedem nie gram, ale może by tam kiedyś coś o nim pomyśleć, chociaż wiadomo, banowany jest, chyba ma 88% ban ratio, razem z Katariną, która ma chyba około 40 kilku procent, więc bohatera można sobie brać, ale ile okazji będzie do grania nim, tego ciężko stwierdzić. No come on. Trzeci raz. To samo. Czy to coś oznacza, że powinienem sobie kupić tego kartusa? Talon. No talonem w ogóle nie gram, więc to będzie zdecydowanie do oddania. Okej, okay, klejnot. Który moglibyśmy wymienić na Vein. Okej. Vein złodziejka dusz. Ta nowa skórka, która właśnie weszła. No całkiem ładna, chociaż nią raczej nie zamierzam grać, więc mógłbym to sobie po prostu przerobić na kolejną skrzynkę. No bo Ani też raczej nie zamierzam grać, więc to również jest kwestia do przemyślenia. Come on! Kona mrocznego wilka. No, trzeba przyznać, że trochę beznadziejny ten opening, jak na razie. Jeszcze 4. Udyr. Super odłamek skórki. Ciekawe. Miałbym do tego. Nowe efekty. No, całkiem ciekawie. Plus tutaj 4 nowe modele ewolucji, po jednym na każdy ze stylów. Ciekawe. Może to by mnie przekonało do zakupu tej postaci. No, kurde no. Bardzo ciekawe. Teraz się tak zastanawiam, że chyba Ari. No Ari nie gram, więc zdecydowanie to będzie na rozmianę. Rise. Do Rise'a już tutaj jedna by skórka była, chociaż ten Rise chyba ładnie wygląda niż ten niczym Abraham Lincoln jako wujek Rise. Okej. Ostatnia z tych zaplanowanych. Ezreal. No Ezreelem trochę tam sobie pogrywałem, więc można by to
sobie zostawić, ale myślę, że weźmy jeszcze tutaj, wykujmy jedną skrzynię i zobaczymy, co z tego wypadnie. Fajnie byłoby Maltazara dostać. Zdecydowanie bym sobie pograł na tym koncie. Come on! Fiora, no Fiora, fajna postać. Grywam. Ale... ale kiepsko. Kiepsko, zdecydowanie. Kiepsko to wyszło. Rozmień na esencję, tak. To na pewno. Maokaja sobie chyba zostawię. I to zdecydowanie mogę również porozmieniać. Tak jak mówiłem na początku filmu, nie będę tutaj robił żadnych relokacji, reol. Po prostu wymiany. Bo po prostu nie chcę dostawać przypadkowych bohaterów na tym koncie. Ale mógłbym sobie ich zostawić w razie, gdyby kiedyś mnie naszło. No i ten Udyr. Kurczę, no Udyr fajna rzecz. Zwłaszcza, że mamy tutaj też skórkę do niego. To mogło być fajny zakup. Te wszystkie jego style walki. Można by tutaj w tym pokombinować i to zrobić. I chyba to zrobię, także ulepszę go sobie, żeby już mieć na tym koncie. Tak, odblokowano i wezmę sobie do niego tą super odłamek. 2900. Że kurde drogo. Dlatego pozbędziemy się tego, czym na pewno nie będę grała. Jeszcze chciałem to, 675. Na pewno Sivir. Potrzebowałbym jakieś 3700. Gragasa też mogę sobie rozmienić i stąd wywalić. Kurczę, będzie tutaj jeszcze na przyszłość 1,5. Rise. Ten jest taki trochę... no nie podoba mi się. Także wezmę go sobie, rozmienię. Ten Talon. Talon wygląda całkiem fajnie, chociaż... no nie grywam nim w ogóle. To jest Talon, którego nie można już zdobyć. Maokai. Ari. Okej, Ari mogę spokojnie rozmienić, bo nie gram tą postacią. Zed Maokai. Maokaja bym sobie w sumie zostawił profilaktycznie jednego. W razie gdybym chciał tutaj sobie zakupić 580, 400, no to nawet by mi na przyszłość starczyło. Ale tymczasem sobie to ulepszmy do trwałej skórki. Okej. I oczywiście MF-kę, którą często sobie też pogrywam. A ta akurat jest dosyć ciekawa, więc czemu by nie? Okej. Od razu. Ładny. Ładna grafika. Pończochy ładnie. Groźnie, ale i seksownie. Trzeba to przyznać. Ezreal. No jest dylemat. Jeżeli bym chciał tego Karthusa na przyszłość, to ta skórka byłaby całkiem ciekawa. Katarinę sobie zostawię. Skórka jest ładna. Chociaż ją nie grywam, ale może kiedyś. Zobaczymy. Teemo. Teemo chciałbym spróbować, ale czy akurat tą skórkę? Już raczej ta jest ciekawa, czyli z oddziału Omega. Jest zdecydowanie ładniejsza, aniżeli taki króliczek. Dlatego myślę, że mógłbym sobie na przyszłość tego Teemo
tutaj rozmienić, żeby mieć troszkę więcej esencji. Swain. Swainem właśnie nie pogrywam, chociaż no jest skubany mocny. I ta skórka, no w sumie tutaj tyran wygląda najciekawiej. Talon, no ten talon mnie zastanawia. Ryze. Do Ryza są w sumie ciekawsze inne. Albo mógłbym w sumie te trzy spróbować sobie zrobić relon. Wymienić, bo kurde, no na skórkach raczej tutaj nic nie stracę, chociaż też tak naprawdę przydałaby mi się na przyszłość esencja, jeśli chciałbym właśnie zrobić ewentualnie Zeda, Maokaja, Siona. To na przyszłość to byłoby chyba lepsze rozwiązanie. Nie myślmy tutaj tu i teraz, tylko właśnie myślmy perspektywicznie na przyszłość. Co nam może się bardziej spodobać i opłacać. Ten Swain raczej nam tym nie będzie potrzebny. Także zostawmy sobie Maokaja, który wygląda całkiem ciekawie, chociaż to jest właśnie skórka, której tutaj nie ma. Okej, okay, to na pewno zostawię. Gravesa, najemnik. Ten Graves tak... Nie wiem, kiedy mógłbym zacząć nim grać, więc pytanie, czy on jest mi na tą chwilę tutaj potrzebny. No, Ezreal jest w moich planach zakupu. Ciekawa postać. Ale czy tą skórkę? TPA Ezreal. Ciężko stwierdzić. No Zeda by było fajnie zostawić, bo jednak Zed to Zed. Mocna postać. Można go gdzieś tam mieć na wszelki wypadek. Zawsze. To najpierw też trzeba by było sobie nim zrobić mały trening z combo. Więc tak myślę, że to wszystko mogłoby już zostać tak jak jest. Z Pentakili. No mocna postać, mocna. Ale czy do mnie... Czy warta zachodu? No nie wiem, chyba zostawię tak jak jest i w sumie na tym moglibyśmy kończyć powoli ten odcinek. Jak tutaj widzicie, może niedostępnie, posiadani. Na razie tych bohaterów na tym koncie mam dosyć niewielu. Więc zdecydowanie będę sobie tutaj robił taką swoją mocną, powiedzmy, szesnastkę, może dwudziestkę bohaterów, których chciałbym po prostu opanować w sposób dobry i ewentualnie kilkoro z nich na poziomie bardzo dobrym i myślę, że Udyr gdzieś tam na, może na dżunglę, będzie się wpisywał w to. To moje myślenie, bo na razie na dżunglę, można powiedzieć, miałem tylko Ewelinkę i to byłoby na tyle. Na topa tutaj miałbym dwójkę, na supporta właściwie trochę można powiedzieć Lux, mid i top. Tutaj właściwie AD carry trójka. No i na pewno będę też polował na Sonę, która jest jedną z moich najbardziej lubianych postaci, muszę przyznać. Także ją, o ile nie uda mi się w jakimś tam openingu złapać, to o tyle po prostu, jak będę miał trochę tam ponad 3 koła punktów zasług, to po prostu sobie od razu zakupię, by na tym supporcie nią pograć. No i cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Szkoda, że tutaj nie miałem jeszcze jednego fragmentu klucza, bo była jedna skrzyneczka więcej. No ale myślę, że jak na opening jest całkiem dobrze, tak więc zachęcam was, moi drodzy, do komentowania, do zostawiania lajków, zostawiania subskrypcji. No i cóż, słyszymy się w następnym openingu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!